Cześć, z tej strony Krawna z Ziołowego Zakątka. Dzisiaj chciałam Wam polecić październikowy numer Świata Nauki. Ja Świat Nauki kupuję sobie co miesiąc, natomiast teraz nawet nie widziałam i właśnie okazało się, że jest cały numer poświęcony jedzeniu. Numer jest świetny dla wszystkich osób, które się interesują tematyką jedzenia i taką tematyką trochę naukową. W ogóle o mało nie dostałam przez tą gazetę mandatu, ponieważ wzięłam, kupiłam gazetę, skasowałam bilet, bilet gdzieś tam wrzuciłam do mojej przypasnej torby, ponieważ się zaczytałam i później na ostatnim przystanku musiałam grzebać te torby, wychodzić z kontrolerami, tak, i dopiero gdzieś tam dokopywać się do tego biletu, ale już myśleli, że zapłacę, ale nie, jednak znalazłam. Wracając do Scientific American. W ogóle bardzo lubię to czasopismo, z tego powodu przede wszystkim, że jeżeli pokazuję jakąś opinię, to zdarza się, że na przykład za dwa numery dalej będzie artykuł osoby o przeciwnej opinii, która będzie się w jakiś sposób polemizować z artykułem poprzednim, więc jest taka jakaś pewna tutaj wymiana myśli. Artykuł jest poświęcony, w ogóle cały numer, jedzeniu. Są przeciekawe artykuły. Pierwszy z nich, który Wam chciałam pokazać, piszą tutaj zarówno kucharze, jak i publicyści stali właśnie Scientific American, jak i naukowcy. Pierwszy dotyczy, może nie będę wszystkie omawiać, ale znajdziecie tutaj artykuły, jest tutaj taki pomysł, który mówi, co zrobić przy brakach żywności, w jaki sposób etycznie jeść. I tutaj autor postuluje, żeby jeść gatunki, które dla danego kraju i danego obszaru są gatunkami inwazyjnymi. Czyli po co na przykład sprowadzać przegrzebki, skoro gdzieś tam w wybrzeży Kalifornii żyją sobie małże, które są w Korei jadane, natomiast w Kalifornii bardzo inwazyjne. I jest bardzo ciekawy pomysł. Drugi artykuł, który mnie zaciekawił, jest to artykuł z pogranicza neurobiologii i on opowiada, w jaki sposób jesteśmy uzależnieni od jedzenia, to znaczy opisuje mechanizm, w jaki działa mózg, jeżeli dostajemy coś dobrego, coś słodkiego, coś pełnego cukru albo coś pełnego tłuszczu. Jest artykuł dotyczący przetwarzania żywności, o najstarszych technikach, od najstarszych technik przygotowywania, konserwowania, czy to będzie fermentacja, czy to będzie solenie, czy to będzie smoked, czyli wędzenie. Po rzeczy najnowsze można sobie zobaczyć, kiedy na przykład powstało masło orzechowe, czy kiedy powstało mięso z laboratorium w 2013 roku. Bardzo ciekawy artykuł dotyczący kaloryczności, tego co to są właściwie kalorie, tego dlaczego tabele kaloryczne się mylą i jak bardzo kaloryczność zależy od tego, w jaki sposób potrawa jest przygotowana. Bardzo ciekawy artykuł jednego z moich ulubionych publicystów, Garego Taubsa, który twierdzi, że właściwie nasza dieta jest błędna, ponieważ jest oparta w dużej mierze na cukrach, jest oparta właśnie na mące i tak dalej. I on postuluje, że naturalną dietą człowieka jest taka jedzenie mięsa w pewien sposób. Tutaj bardzo ciekawy artykuł z dziedziny antropologii, książka, którą zamierzam sobie kupić. Walka o ogień, jak gotowanie stworzyło człowieka. Tak się nazywała? Tak. Walka o ogień, jak gotowanie stworzyło człowieka. I tutaj profesor antropologii opowiada o tym, o swojej właściwie teorii naukowej, która wiąże gotowanie i w ogóle obróbkę termiczną pokarmów z tym, jak rozwinął się ludzki mózg, czy jak rozwinęły się społeczności, ponieważ te pokarmy, co dowiedzielibyście się z artykułu wcześniej, które są gotowane, są dużo bardziej kaloryczne, znaczy kaloryczne w tym sensie, że więcej energii z nich jesteśmy już w stanie przyswoić. Super ciekawy artykuł o pszczołach, sprawę w kontekście amerykańskim, ale mówi, jest taki pomysł, ażeby pszczoły w Stanach, które tam głównie zarabiają pszczelarze, nie na tym, że pszczoły sobie wytwarzają miód, tak jak u nas, ale na tym, że przewożą ule ze stanu do stanu w sezonie kwitnienia roślin, na przykład są, nie wiem, gaje pomarańczowe na Florydzie, wtedy pszczelarze z całych właściwie stanów wybierają się tam, przynoszą sobie pszczoły, pszczoły zapylają i mają opłacane po prostu za usługę zapylania. Natomiast te pszczoły również oczywiście w Stanach padają i jest taki pomysł, żeby inkorporować dzikie gatunki pszczół zapylaczy i stworzyć im warunki do życia, ponieważ w Stanach w dużej mierze są to monokultury, czyli mamy jedną roślinę, wszędzie jest na przykład kukurydza, czy wszędzie są właśnie te pomarańcze i wytrzebiono jakąś taką różnorodność roślin, także bardzo fajnie. Inna sprawa dotycząca, artykuł dotyczący fosforu, w jaki sposób stara się mikroorganizmy i bakterie zaprzęgnąć do tego, ażeby rośliny mogły pozyskiwać więcej fosforu, a tym samym, ażeby można było używać
Mniej nawozów z dodatkiem i zwiększyć planowanie. Super ciekawe. Również interesujący artykuł o GMO i za co w ogóle kołam Scientific American, ponieważ oni nigdy nie mają jakiegoś takiego ani tematu tabu, i też poruszają się w pewien sposób poza ideologią. Mówią pro GMO, jak to wygląda, ale mówią także o kilku nielicznych badaczach, którzy są poważani i są przeciw i pokazują swoje wątpliwości co do tego, w jaki sposób genetyczna modyfikacja żywności jest niebezpieczna albo powinna być ulepszona, czyli na przykład postulują, że jeżeli mamy genetycznie modyfikowaną kukurydzę, to powinniśmy ją wprowadzać tak samo, jak wprowadzamy nowe lekarstwa, czyli taki sam sposób testowania. Z drugiej strony jednak mówią, że przyznają, że nie ma stuprocentowej pewności, nie można powiedzieć, że coś jest w 100% bezpieczne, może być 99,9. Bardzo ciekawe. Fajny, w ogóle prosty schemat pokazujący, jak się opracowuje nową uprawę rośliny, jak to się robi metodą tradycyjną, czyli właśnie taką metodą mędlowską, doboru tradycyjnego roślin o pożądanych przez nas cechach, a jak to wygląda w przypadku medycyny, w przypadku roślin genetycznie modyfikowanych, kiedy jest to w pewien sposób droga na skróty. I co tu jeszcze jest ciekawego? Pewnie coś jeszcze pominęłam. Na końcu są jakieś takie łamigłówki, krzyżówki matematyczne, które zawsze pomijam, ponieważ po pierwszym akapicie niestety utwierdzam się w przekonaniu, że moja wyobraźnia matematyczna jest bardzo niewielka. W każdym razie gorąco Wam polecam ten numer, jeżeli tylko jesteście w takich klimatach jedzeniowych czy troszeczkę naukowych. Myślę, że jeszcze będzie w kioskach. Jeżeli macie tylko możliwość i chęć, to myślę, że spokojnie skorzystacie z tego numeru, wyciągniecie coś ciekawego dla siebie. To tyle, do czytania wkrótce i do usłyszenia się w zakątku. Hej, hej!